i szkoła, i szara wstęga drogi za domem, i wszystko, wszystko, co jest dookoła, tak bliskie sercu, drogie, znajome. Kochani siostry i bracia, listopad jest miesiącem szczególnej zadumy nad najważniejszymi sprawami w naszym życiu, nad sensem życia i śmierci, nad przemijaniem doczesności i trwaniem wieczności. Jest to również czas zadumy nad naszą ziemską ojczyzną, Polską. To bowiem w tym miesiącu przypada rocznica odzyskania niepodległości, po próbie wymazania naszego państwa przez sąsiadów z mapy Europy i świata. Stajemy więc dziś w zadumie nad Polską, Polską ubiegłych wieków i Polską dnia dzisiejszego. Wspominamy bohaterów lat minionych i tych, którzy dziś troszczą się o jej dobro. Zastanawiamy się nad tym, co to znaczy dziś kochać Polskę. Dziś, w czasie pokoju i wolności politycznej, społecznej i ekonomicznej. Przyszliśmy do Kościoła, aby nasze słowa o ojczyźnie i bohaterach naszej ojczyzny zamienić na modlitwę wdzięczności oraz na modlitwę o dobrą przyszłość dla naszej ojczyzny. Szczególnie zaś na modlitwę za tych, którzy sprawują w niej służbę władzy. Tak, właśnie służbę władzy, bo władza powinna być przede wszystkim służeniem innym. A to na pewno nie jest łatwe. Przed laty oglądałem kopię słynnego obrazu Harry'ego Andersena pod tytułem Chrystus pukający do ONZ, który to obraz przedstawia Jezusa jako dobrego pasterza z laską pasterską w lewej dłoni, a prawą ręką puka do ogromnego gmachu ONZ. W dole widać przejeżdżające samochody i przechodzących pospiesznie ludzi. To bardzo wymowny obraz współczesnego świata. Świata, w którym nie ma miejsca dla Chrystusa, dla Jego Ewangelii, dla Jego przykazań, ale jest miejsce do budowania obozów śmierci, jest miejsce dla organizacji przestępczych, pijaństwa, korupcji, cwaniactwa. Ten obraz odnosi się też coraz bardziej do naszej ojczyzny. Moi drodzy, myśmy otrzymali wolność. Nie musieliśmy za bardzo walczyć, chociaż pamiętamy te lata, kiedy także trzeba było wiele wysiłku włożyć w to, by ta wolność była odzyskana. Ale właściwie to otrzymaliśmy wolność, ale nie umiemy w sposób rozumny i odpowiedzialny z tej wolności korzystać. Dlatego Chrystus puka także
do parlamentu naszego kraju, do urzędów różnego szczebla, puka do zakładów pracy i do naszych domów, a my nie słyszymy, bo nie chcemy słyszeć Bożego pukania. I tu z bólem serca muszę powiedzieć, że nawet drzwi wielu kościołów są zamknięte na głos Chrystusowej Ewangelii. Papież Franciszek i wielu innych członków Kościoła próbuje te drzwi otworzyć. Próbuje. Czy skutecznie? Nasze myśli biegną dziś w tym szczególnym dniu ku naszej ziemskiej ojczyzny, ojczyźnie, jaką jest ojczyzna Polska. Najstarszemu pokoleniu staje w tym momencie przed oczyma historia ich życia. I ja zastanawiałem się nad swoim życiem. Widzę te poszczególne elementy, w których różnie było z wolnością. Lata wojenne, tak, bo pamiętam te lata wojenne. Także te momenty, kiedy wielu umierało. Po raz pierwszy widziałem, kiedy drugi człowiek był zastrzelony przez SS-mana. Widzę ten obraz do dzisiejszego dnia. Jest młodsze pokolenie, które mi przypominają się lata powojennego zniewolenia, zmagania się, a najmłodsi to właściwie widzą tylko to, co pokaże telewizja, albo usłyszą od starszych. I to nie zawsze jest pochlebne. Ale bez względu na to, w jakim jesteśmy wieku, co przeżyliśmy, wszystkich łączy nas w jakiś sposób miłość do ojczyzny, do tego wspólnego domu. Drodzy moi, cofamy się dzisiaj do roku 1918, gdy po latach niewoli Polska odrodziła się jako wolne państwo. Cofamy się również do roku 1989, kiedy w tym pełnym odrodzeniu przestali nam przeszkadzać nasi najbliżsi sąsiedzi. Czy jednak w to miejsce nie zaczęliśmy przeszkadzać sobie sami we własnym domu? Jak rozumiemy wolność, którą otrzymaliśmy i jak ją realizujemy? Czy jesteśmy wdzięczni za ten dar i czy wiemy, komu powinniśmy być wdzięczni? Nie tylko tym, którzy pokazują się na ekranach telewizji. Jest wielu takich, którzy kochają swoją ojczyznę. O nich się nie za bardzo mówi, a czasem nawet źle. To są pytania, które przychodzą nam do głowy przy dzisiejszym święcie. Drodzy moi, w rozmowach o reformowaniu domu ojczystego wszyscy są mądrzy i odważni. Wiemy, jak wszystko należało lepiej zrobić. Szkoda jednak, że wszystko kończy się na słowach i chyba tu jest miejsce na to, aby przypomnieć tych, także mojego ojca, którego widzę jeszcze, bo to w czasie okupacji przecież jako dziecko wiele rzeczy się widziało w rogatywce żołnierza polskiego. Przypominamy sobie te czasy po wojnie, kiedy za kromkę chleba szło się do pracy odbudowywać ojczyznę i nikt nie pytał za ile. Czy to była miłość? Odpowiedzmy sobie. Może smuci nas, że dziś mało flag biało-czerwonych na naszych domach.
że niewielu młodych pamięta datę odzyskania przez Polskę niepodległości. To wszystko minie, pozostanie prawda. Tak, pozostanie prawda. I miłość do ojczyzny też pozostanie, bo nie można żyć bez miłości. Nie łudźmy się, bez miłości człowiek jest niczym, a Bóg jest miłością wielki, bo nie upatrywał wielkości w sobie, lecz w Bogu. Każdy zaś, kto stawia się na równi z Bogiem, staje się od początku przegrany. Dzisiejsze święto powinno być dniem wdzięczności. Z wdzięcznością za otrzymaną wolność powinniśmy tutaj składać swoje modły przed ołtarzem. I tu wspomnę piękną Ewangelię, którą słuchaliście z wielką uwagą, czułem to. Jeden przychodzi, żeby podziękować za to, że został uzdrowiony. Gdzie jest dziesięciu? Gdzie jesteście, Polacy, w dzisiejszym dniu? Czy pamiętacie z wdzięcznością o Bogu, który dał nam w darze wolność? Nie musiał nam dać, dał nam. Gdzie jesteście, Polacy? Gdzie jesteście, młode pokolenie? Oj, chciałoby się tutaj postawić bardzo wiele tego rodzaju pytań, ale nie chcę przedłużać. Drodzy moi, przed ołtarze zanosim błaganie. Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie. Amen. Którzy cierpią w Filipinach. 10 tysięcy ludzi, tak słyszałem wczoraj przynajmniej, zginęło. Tak wielu dotkniętych jest strasznym cierpieniem. Dzieci, matki, ojcowie nie mają gdzie mieszkać, nie mają co jeść. Panie, poraduj ich, bo ludzie są w tym za słabi. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, Ty w opatrznościowy sposób pokierowałeś wydarzeniami w Europie, pozwoliłeś Polsce zrzucić kajdany i woli. Naucz nas mądrze strzec daru wolności, umacniać go wytrwałą modlitwą i rzetelną pracą przez Chrystusa, Pana naszego.
Rzeczpospolitą od wszelkich przeciwności. Zachowaj ją od zasadzek nieprzyjaciół oraz błogosław nam i władzom naszym we wszystkich dobrych przedsięwzięciach. Przez Chrystusa Pana naszego. Drodzy moi, łączymy się dzisiaj duchowo z wszystkimi, którzy w to piękne święto 11 listopada gromadzą się w różnych miejscach kraju i na obczyźnie. W jedności siła, w tej jedności dzisiaj zgromadziliśmy się bez względu na przynależność wyznaniową i w tej jedności modlimy się do naszego wspólnego Ojca. Prosimy Go, Ojcze, pobłogosław nasz dom ojczysty i udziel tym, którzy od nas odeszli, którzy walczyli w imię Twoje za wolność naszą i waszą. Odmówmy jeszcze w tej intencji: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światło wieku i stanie, Panie. Niech odpoczywają w spokoju wiecznym. Poczty sztandarowe. Marszu!
zasłużony dla gminy Sieroszewice następującym osobom. Pani Bernadecie Białej, pani Zofii Wilgockiej, panu Feliksowi Filipskiemu i panu Andrzejowi Marzyniakowi. Uchwała wchodzi w życie. Pani Bernadeta Biała aktywnie uczestniczy w życiu społecznym, samorządowym i wiejskim. Dba o rozwój swojej wsi. Jako radna gminy i sołtys wsi wspólnie z Radą Sołecką i mieszkańcami podejmuje różnego rodzaju inicjatywy, wspólnie rozwiązuje problemy, jest ogniwem łączącym samorząd wiejski z władzami gminy, powiatu. Ponadto pani Bernadeta Biała czynnie uczestniczyła jako członek komitetów telefonizacji i wodociągowania wsi. Bardzo mocno zaangażowana w organizację imprez lokalnych, środowiskowych i promowanie działalności kulturalnej wsi Strzyżew. Jest inicjatorem wielu imprez kulturalnych, które na stałe weszły w kalendarz. Są to Dzień Kobiet, Podkoziołek, Dożynki Wiejskie, Andrzejki, Wigilia. Przyczyniła się do powstania przychodni lekarza rodzinnego i kącika internetowego w filii biblioteki publicznej oraz do budowy szkoły, estrady i zagospodarowania terenu wokół estrady. Organizatorka licznych szkoleń dla rolników z okresu odnowy wsi i zachowania dziedzictwa kulturowego oraz prowadzenia gospodarstw rolnych. Zorganizowała kurs tańca dla mieszkańców wsi. Należy do grupy lokalnej, która opracowała plan rozwoju miejscowości Strzyżew. Jako sołtys i radna prawidłowo i rzetelnie wykonuje swoje obowiązki. Współpraca z Urzędem Gminy układa się bardzo dobrze. Jest osobą odpowiedzialną, dyspozycyjną, otwartą na współpracę. Bardzo mocno zaangażowana w problemy społeczności lokalnej. Wykazuje się dużą ofiarnością w działalności publicznej. Dąży do poprawy warunków życia mieszkańców wsi. Bardzo dobrze współpracuje z Radą Sołecką, Ochotniczą Strażą Pożarną, Kołem Gospodyń Wiejskich, wspólnie podejmując działania na rzecz rozwoju wsi Strzyżew. Ma bardzo duże poparcie w swoim środowisku. Jest bardzo lubiana, cieszy się dużym autorytetem. Odznaczenia i wyróżnienia. Brązowy Krzyż Zasługi za zasługi w działalności samorządowej w 2005 roku. Odznacza za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych w 2000 roku. Odznaka honorowa zasłużony dla rolnictwa w 2010 roku. Pierwsze miejsce i wyróżnienie w konkursie Bezpieczna Praca w Rolnictwie. Laureatka konkursu Sołtys z roku 2012. Listy gratulacyjne i podziękowania. Działalność społeczna. Od 1988 roku do 1990 Wojewódzka Rada Narodowa w Kaliszu Radna. 1999-2008 Prezes Rady Powiatowej Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego w Ostrowie 2010, Przewodnicząca Komitetu Fundacji Sztandaru dla Szkoły Podstawowej w Strzyżewie oraz obchodów 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Radna Gminy Sieroszewice w kadencjach 1990-1994, Przewodnicząca Rady Gminy, członek Zarządu Gminy. 1998-2002, Przewodnicząca Rady Gminy oraz członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Opieki Społecznej. 2010-2014 zastępca przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia oraz członek Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji oraz członek Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury. 1997 i nadal Sołtys wsi Strzyżew. 1998 i nadal członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2000 i nadal członek Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego w Miłosławiu. 2008 i nadal wiceprezes Rady Powiatowej Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Podpisany przewodniczący Rady Gminy Paweł Sieba. Zgłoszony w sprawie przyznania tytułu honorowego zasłużony dla gminy Sieroszewice, dla Zofii Wilgockiej, córka Władysława i Heleny,
urodzona 3 lutego 1941 roku, Jaworska Wola. Zamieszkała Strzyżew, ulica Małolepsza 3. Pani Zofia Wilgowska zamieszkała w Strzyżewie, wykształcenie wyższe magisterskie, poprzez pracę społeczną, organizowanie konkursów, przygotowanie imprez kulturalnych, wiejskich i gminnych, wykraczających poza teren gminy, przyczyniła się do rozwoju wsi i gminy. Jako dyrektor szkoły już w latach 80. rozpoczęła starania o budowę nowej szkoły w Strzyżewie. Pani Zofia Wilgowska, emerytowana nauczycielka, nadal uczestniczy w życiu społecznym wsi i gminy, pomagając w przygotowaniu różnych uroczystości wiejskich i gminnych. Służy zawsze pomocą, dzieląc się swym doświadczeniem i ogromną wiedzą w różnych dziedzinach. W 2010 roku została wyróżniona przez Radę Sołecką wsi Strzyżew i wójta gminy za pracę społeczną na rzecz wsi, otrzymując statuetkę z gratulacjami i podziękowaniem. Zgłaszający sołtys wsi Strzyżew, pani Bernadeta Biała. Zgłoszenie w sprawie przyznania tytułu honorowego zasłużony dla gminy Sieroszewice dla Feliks Gwinicki, syn Józefa i Władysława, urodzonego 20 marca 1937 roku w Woli Droszewskiej, adres zamieszkania Strzyżew, ulica Kolonia 39. Pan Feliks Gwinicki, zamieszkały w Strzyżewie, wykształcenie podstawowe, emerytowany rolnik. Sołtys wsi Strzyżew w latach 1980-1990. Wiceprezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżewie oraz gospodarz Ochotniczej Straży Pożarnej. Jako sołtys pracował na rzecz wsi i gminy, zabiegał o budowę dróg, telefonizacji i wodociągowania wsi. Jako strażak pracował dla ludzi, śpiesząc się z pomocą mieszkańcom wsi, jak również i gminy oraz sąsiednich gmin. Organizował różne imprezy kulturalne, przyczyniając się tym do rozwoju wsi i gminy. Jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżewie, należy do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Za pracę społeczną na rzecz wsi i gminy został odznaczony brązowym i srebrnym medalem. Za pracę na rzecz pożarnictwa otrzymał złoty i srebrny medal. Z okazji 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżewie otrzymał odznakę wzorowego strażaka. W 2010 roku otrzymał statuetkę od Rady Sołeckiej wsi Strzyżew i wójta gminy za pracę społeczną na rzecz wsi Strzyżew. Zgłaszający Rada Sołecka wsi Strzyżew. Zgłoszenie w sprawie przyznania tytułu honorowego zasłużony dla gminy Sieroszewice dla Andrzeja Wawrzyniaka. Imiona rodziców Jan i Joanna. Urodzony 6 listopada 1951 roku w Strzyżewie. Zamieszkały w Strzyżew, ulica Lorki 1. Pan Andrzej Wawrzyniak, zamieszkały w Strzyżewie, wykształcenie średnie, rolnik, obecnie rencista. Pracę na rzecz wsi i gminy rozpoczął w roku 1970 jako wiceprzewodniczącego Związku Młodzieży Wiejskiej. W latach 1970-1973 był prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżewie. W latach 1976-1978 prezes Kółka Rolniczego w Strzyżewie. W latach 1986-1992 przewodniczący Spółki Wodnej i wiceprzewodniczący Komitetu Budowy Wodociągu w Strzyżewie. W latach 1990-2002 radny Rady Gminy Sieroszewice. Należał do Związku Młodzieży Wiejskiej, PZPR oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżewie. Pan Andrzej Wawrzyniak, pełniąc tak dużo funkcji społecznych, miał bezpośredni wpływ na dokonywanie zmian dla dobra i rozwoju wsi i gminy. Przyczynił się bezpośrednio do budowy remizy i sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzyżewie. Budowy i modernizacji dróg, telefonizacji i wodociągowania wsi, budowy szkoły w Strzyżewie, w Sieroszewicach, Wielowsi i Ołowowie oraz innych inwestycji służących społeczeństwu na terenie gminy. Jako społecznik otrzymał odznaczenia i wyróżnienia. Odznaka wzorowego strażaka, Zowy Krzyż Zasługi. Zgłaszający Rada Sołecka wsi Strzyżew. Dziękuję. Bardzo dziękuję.
Dziękuję panu przewodniczącemu. Myślę, że wysłuchując te życiorysy, to każdy jeden z nas by się nie powstydził takim życiorysem. Dziękuję. Przyznaję, że byłam bardzo miło zaskoczona, bo nie liczyłam na to wyróżnienie, ale było to miłe i przyjemne. Ale to miłe i przyjemne niesie za sobą obowiązki, bo takie wyróżnienie trzeba być, już teraz nie popełniać żadnych błędów, a mnie zdarza się bardzo często popełniać różne błędy. Dlatego będzie mi bardzo trudno teraz utrzymać to wyróżnienie i myślę, że moi wszyscy wyróżnieni, którzy tutaj stanęli ze mną, również kapitule, bardzo serdecznie dziękuję. Nie wiem, głos mi się części, nie umiem nic więcej powiedzieć. Po prostu dziękuję bardzo. Nie tak, proszę państwa, jak słuchając pani Wendoletki, jak dziękowała, to tak się nastawiała mi takie jedno zdanie, że właściwie, że popełniać błędy. Proszę państwa, ale no to chyba by trzeba nic nie robić, żeby nie popełniać błędy. Także niech pani popełnia błędy, niech pani nadal pracuje tak. Także gratulacje. Więc tak, wyróżnieni zostali następujące osoby. Pan Henryk Przybylak, pan Alojzy Wróbel, pan Stanisław Małecki, pan Leszek Stawicki, pan Ireneusz Roguszny, pan Piotr Rokicki, pan Roman Gomułka, pani Regina Wysocka, pani Elżbieta Gałczyńska, pan Marian Okupnik, pan Czesław Kwapisz, pan Paweł Wilgocki, pan Henryk Jędroszcza, pan Jacek Węki, pan Adnok Wietecki, pan Antoni Wojtczak, pan Stanisława Kaszuba, pan Gabriel Kwapisz, pani Jolanta Gomułka, pani Mirosława Małecka, pani Rosalia Jakubowska, pani Karolina Barajowska, pan Marek Kubiński.
chyba nie pominąłem, panie sądzie, nikogo. Bardzo serdecznie wyczytamy i zapraszamy. I pana wójta poproszę o wręczenie podziękowania. Przecież znacie tego Kuźniaka, kapitana, który tutaj wspólnie z wami i łąkę kosił, pomagaliście nieraz mnie, niektórzy, przybylaki, inni dery. Panie przewodniczący, ja bym apelował do was i do wójta, ażeby te odznaczenia tak były jak u mnie. Żeby były te medale, zamiast, owszem, te sztatułki też są potrzebne. Też daję jakieś, ale proszę państwa, wy tutajście, żebyście zasłużyli. Przyjechać przez tą wieś, to widzimy na tych ubogich glebach, piątej, szóstej klasy i na tej baryczce, tutaj łąka, wam się wszystkim należy wam się uznanie tą ojczyznę demokratyczną, wolną demokratyczną. Ale co nam potrzebne jest?
potrzebne nam jest jedność narodowa. Potrzebny nam jest dzisiaj spokój nad tym i szanować się to, co się stało, było wszystkim wiecie. I sami wiecie, że musimy dalej pielęgnować tą ziemię. A z tej ziemi to jest wszystko. Jeżeli coś brakuje, odbudujemy. Odbudujemy. Dlaczego ja mam łzy? Ja mam... Dałem... Świat... Dałem... swoje potomstwo. I ja widzę dzisiaj, prawda, że dla nich trzeba nadal żyć. Pomimo mojej starości staram się, ażeby jak najlepiej to wyszło. Ale mam do was, tutaj do młodych, do wszystkich. Szanujcie się wewnątrz, pracujcie, uczcie się naprawdę, bo tylko nauka buduje lepsze jutro. Bo bez nauki nie dajmy się. To, że jesteśmy w tej Europie, to może nawet dobrze, ale powiem wam szczerze, jak ty później się zapatrujesz na wschód, powiem wam szczerze, ten naród wschodni jest bardzo życzliwy, dobry. Proszę państwa, tylko polityka, tylko szataństwo rujnuje. Tak jak na co dzień każdy z nas walczy z tym niedobrem. Proszę ja was, tak powinniśmy wszyscy razem odbudować to, co jest u nas może w niektórych przypadkach zrujnowane. Niektórzy poprzestawiali meble. Meble źle poprzestawiali, na nowo trzeba. Ja to widzę w Ostrowie, proszę ja was, na przykład piękny był budynek wojskowy, rozebrali, ale nareszcie coś tam się robi, proszę ja, coś się tam buduje, proszę państwa. I tak to jest wszędzie. Proszę państwa, zakończę, bo on was zagadał. Dziękuję za wszystko. Szanowni państwo, mnie się wydaje, że pan Kuźmiak także zauważył przed... Proszę państwa, mnie się wydaje, że nasza Polska się tak zmienia i staje się coraz to bardziej piękniejsza, także myślę, że chyba jesteśmy wszyscy dumni z tego, że wokół nas się tyle, załóżmy, dobra dzieje, także widać na pewno ten postęp. Pan wójt prosił o kilka słów, bardzo proszę. I gratuluję panu wójtowi. Dziękuję państwu za przybycie na uroczystość i chciałem gorąco jeszcze podziękować wszystkim organizatorom dzisiejszego święta, pani sołtys z Radą Sowiecką, mieszkańcom Szczyrzewa, orkiestrze, tym wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania, panu przewodniczącemu, wszystkim razem. Dziękuję bardzo. Przewodniczący, panie wójcie, przewodniczący księża, panie i panowie, wyjątkowe święto, w którym pamiętamy tych, którzy polegli, których już nie ma, ale szczególnie ciepło myślimy o tych naszych lokalnych patriotach,
którzy tą wolność nam przynieśli. Ale jest i czas wspomnień, jest czas smutku, ale to dzisiejsze święto również i radość, i moment na podziękowanie. Skoro jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy w niepodległej Polsce radości, to z radością dziękujemy tym, z którymi jesteśmy razem. Ja bardzo serdecznie chciałbym podziękować całej Radzie, panu Witowi za współpracę, bo współpracuje nam się dobrze i są tego efekty. Jednocześnie chciałbym pogratulować wszystkim tym, którzy otrzymali najpierw statuetki. Drodzy Państwo, zwłaszcza uczniowie naszych tutaj gminnych szkół, musicie wiedzieć, żeby zarobić, jak to się popularnie mówi, na taką statuetkę, to trzeba wiele poświęceń, wiele wyrzeczeń. Często trzeba się, że tak powiem, zmagać z różnymi przeciwnościami losu, nawet ze strony tych naszych współziomków, którzy nie zawsze na tą naszą pracę dobrze spoglądają. To wszystko trzeba przetrwać i odnieść sukces. Dlatego, szanowne panie, szanowni panowie, bardzo serdecznie gratuluję właśnie tych wyróżnień, bo to jest takie miłe, kiedy ktoś dostrzega, że robimy coś na rzecz drugiego człowieka. I na koniec chciałbym bardzo serdecznie podziękować tym aktywnym tutaj ze Strzyżewa. Kiedy na pierwsze spotkanie przyjechałem do Strzyżewa, przekonałem się, że spotykam się tutaj z ludźmi aktywnymi, którzy, jak to moja babcia mówiła, wszystko mówią, dokucz, co jest niedobre. I w tym momencie tą aktywność na wielu płaszczyznach też dostrzegam i myślę, że w tej naszej wspólnej aktywności coś tam udało nam się zrobić i zrobimy jeszcze w następnych latach. Ponieważ jest to dzień radosny, zatem życzę, żebyśmy przez następny rok dobrze budowali tą naszą małą ojczyznę i życzmy sobie wszyscy, proszę Państwa, żebyśmy w takim zdrowiu dożyli takich lat jak nasz pan pułkownik. Panie pułkowniku, dla pana również moje wyrazy szacunku. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przyszedł teraz czas na część artystyczną. Wykonali uczniów Szkoły Podstawowej w Strzyżewie pod kierunkiem pani Barbary Cieślej. Bardzo serdecznie zapraszam. Wiemy, że po trzecim rozbiorze w 1795 roku Polska traci niepodległość. Jednak Wielkopolska czy tereny obecnej gminy Sieruszewice zostają włączone do zaboru pruskiego już w 1793 roku, czyli podczas drugiego rozbioru. Z wielu książek, chociażby naszego nieżyjącego kolegi Marka Olejniczaka, opisujących dzieje gminy Sieroszewice, można wyczytać, iż mieszkańcy tych ziem, a nasi przodkowie z ogromnym oddaniem popierali wszelkie krwawe zrywy powstańcze, których przebieg znany chociażby z lekcji historii czy z udziału w szkolnych akademiach patriotycznych. Dzisiejsze przedstawienie, a właściwie lekcja historii, którą za chwilę obejrzymy, ma przede wszystkim przybliżyć nam, mieszkańcom południowej Wielkopolski, historię naszej małej ojczyzny w czasach burzliwych dziejów naszego kraju. Dla mieszkańców naszej gminy była to najdłuższa wojna nowoczesnej Europy. Na stałe 123 lata walki, aby utrzymać się na tej ziemi, aby przetrwał język polski, kultura, tradycje i religia katolicka. Doświadczyli tego najbardziej mieszkańcy Strzyżewa, których usuwano z ich własnych gospodarstw, a w ich miejsce władze pruskie sprowadzały osadników niemieckich. Chcemy, by te i inne fakty nie poszły w niepamięć, a te zapalone znicze niech wyrażą dziś hołd, jaki składamy naszym przodkom za najcenniejszy dar, jakim jest wolność, którą wywalczyli, przelewając krew dla pomyślności obecnych i przyszłych pokoleń. Naszą wdzięczność chcemy również wyrazić poprzez dzisiejsze przedstawienie przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Strzyżewie, na które teraz serdecznie zapraszam. Polska w czasie rozbiorów i dążenie mieszkańców Strzyżewa do niepodległości. Jak myślicie, dlaczego dziś mamy taką właśnie lekcję? Bo będziemy pisać z tego klasówkę. Nieprawda, bo dziś obchodzimy 95. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Masz rację. Kiedy i dlaczego Polska utraciła niepodległość? Nasz kraj był słaby, zniszczony wojnami. W Polsce panowała niezgoda. Trzej nasi sąsiedzi, Rosja, Austria i Prusy, wiedząc, że jesteśmy za słabi, by się obronić, postanowiły dokonać pierwszego rozbioru. Było to w 1772 roku.
zrobić coś, aby zapobiec dalszej katastrofie? Oczywiście. W 1788 roku rozpoczął obrady Sejm Wielki, zwany czteroletni. Stronnictwo patriotyczne przeprowadziło na nim bardzo ważne reformy dla kraju. Zniesiono liberum veto i wolną elekcję, a w 1791 roku uchwalono konstytucję 3 maja. Niestety w 1793 roku nastąpił drugi rozbiór Polski, w którym uczestniczyły tylko dwa mocarstwa, Rosja i Prusy. Z książki pana Olejniczaka dowiedziałam się, że Strzyżew został wtedy administracyjnie włączony do Prus. W 1794 roku próbowano jeszcze pod wodzą Tadeusza Kościuszki zażegnać trzeci rozbiór Polski. Wybuchło powstanie kościuszkowskie, które poparli również Wielkopolanie. Pod dowództwem Wielowińskiego ze Strzyżewa powstał oddział chłopów ze Strzyżewa, Kotłowa, Kaliszkowic, Komorowa, którzy udali się pod rozkazy Kościuszki. Bohaterze tego powstania, Bartoszu Głowackim. Proszę bardzo. Prusacy skonfiskowali część majątku wielowieńskich ze Strzyżewa i przydzielili go Niemcom sprowadzonym z Saksonii. Nastąpił trzeci rozbiór Polski. Ostatnie wolne ziemie naszego kraju podzielono między Rosję, Austrię i Prusy.
Zobaczcie, trzy obce mocarstwa zebrały się jak sępy nad osłabioną Polską i spierają się, co który może zagarnąć dla siebie. Franciszek Karpiński, Żale Sarmaty. Ojczyzno moja, na kąsuś upadła, zamożna kiedyś, w siłę i sławę, ta, co od morza do morza władała, kawałka ziemi nie ma na mogiłę. Jakże ten wielki trup do żalu słyszy, w tym ciele była milionów duszy. Wiem, że z dzisiejszego powtórzenia przygotowywaliście się do książki pana Marko Olniczaka. Zatem powiedzcie, jak wyglądało życie mieszkańców Strzyżywa pod zaborami? W naszej miejscowości osiedliło się wielu Niemców. Zamożniejszych mieszkańców Strzyżywa usuwano z ich gospodarstw, a osadników niemieckich osiedlano na lepszej ziemi. Chcieliśmy być w obcym dla siebie języku, a nazwę Strzyżew w 1905 roku zamieniono na Dorsztof. Nie można było czytać polskich książek. Dzieci ze Strzyżewa uczyły się w dwóch szkołach ewangelickich. Wypowiedziano również wojnę Kościołowi. Zamknięto świątynię w Kotłowie. Władze niemieckie kończyły budowę kościoła ewangelickiego w Strzyżewie. Macie rację. Cały naród polski, jak i mieszkańcy Strzyżewa, nie ugięli się jednak. Wielu było takich, którzy przygotowywali naród do walki. Generał Henryk Dąbrowski utworzył we Włoszech, u boku cesarza Francji, Legiony Polskie. To wtedy w Reggio w 1797 roku powstała pieśń, która jest obecnie naszym hymnem narodowym. Kto pamięta, jak brzmiała ta pieśń w XVIII wieku? Które wybuchło w 1830 roku, zostało krwawo stłumione. Po upadku powstania do Strzyżewa przybywa nowa fala osadników niemieckich. Stąd zaczyna się rugować Polaków z ich własnej ziemi i osiedlać ich na gorszych ziemiach, na pustkowiach.
1848 roku wybuchło Powstanie Wielkopolskie pod wodzą Ludwika Mierosławskiego. Miejscowi Niemcy, zwłaszcza mieszkający w Strzyżewie, zaczęli organizować się i napadać na domostwa Polaków. Zamożniejszych mieszkańców Strzyżewa usuwano z ich gospodarstw, a osadzano ich na Małolepszej i Wydarnej. Proszę. W roku 1863 kolejnym zrywem Polaków było Powstanie Styczniowe. W parafii Kotłowskiej utworzył się tajny komitet, na czele którego stanął proboszcz kotłowski, ksiądz Stanisław Klęczyński. Komitet ten zbierał głównie broń i pieniądze, które przemycał przez silnie strzeżone granice w rejonie Kamień. Walczyć o niepodległość swojej ojczyzny. Do historii przeszedł strajk dzieci wrzesińskich w roku 1901, który nie chciał uczyć się religii w języku niemieckim. Strajk ten rozprzestrzenił się na całą Wielkopolskę i miał ominął także Strzyżewa, gdzie rozpoczął się jesienią 1906 roku. Najdłużej między innymi strajkowały dzieci pana Sieka, Wawrzyniaka, Bąka i Skolarskiego. Dopiero po zastosowaniu najostrzejszych środków represyjnych wobec rodziców i dzieci strajk ten się zakończył. Tam od Gniezna i od Warty biją głosy w świat otwarty, biją głosy, ziemia jęczy, Prusak dzieci polskie męczy. Zatem pacierz w własnej mowie, co ją zdali nam ojcowie, co do nas uczyły matki, Prusak męczy polskie dziadki. Stał na gnieździe orzeł biały, pióra mu się w blasku rozwiały, gdzieś do Boga skargą leci, Prusak męczy polskie dzieci. Nadchodzi godzina wyzwolenia. Trzy państwa zaborcze rozpoczęły między sobą wojnę. Polacy musieli walczyć w szeregach obcych armii. Również mieszkańcy Strzyżewa zostali zmobilizowani i w pruskich mundurach musieli walczyć za obcą sprawę. Potrafimy być bezwzględni.
Nadszedł rok 1918. Wielka radość. Koniec wojny. 11 listopada. Polska odzyskała niepodległość. Niewoli. Nasz naród był wolny. Polska znów zaistniała na mapie Europy. Ziemi wielkopolskie uprawnioną wolność przyniosło zwycięskie powstanie wielkopolskie, które zakończyło się podpisaniem rozejmu w Trewirze 16 lutego 1919 roku. Wtedy to ze Strzyżewa wyjechała znaczna część ludności niemieckiej, a ci, którzy pozostali, byli to Niemcy mieszkający tu od wielu pokoleń, dla których Strzyżew stał się ich małą ojczyzną.
Thank you.
Dziękuję Państwu za uwagę i życzę smacznego. Tak.